Rozjaśnianiem roku, czyli jak nauka zmienia nasze spostrzeżenia o powietrzu i czy województwo śląskie widać z kosmosu? Między innymi o tym w kolejnym wideokaście 10 Minut Błękitu. Bądźcie z nami. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku wideokastu 10 Minut Błękitu. Dziś naświetlimy. Trochę inną kwestię niż tylko jakość powietrza, a mianowicie poruszymy kwestię zanieczyszczenia nieba światłem. Tak, tak, to możliwe. Ze mną w studiu mam przyjemność gościć. Witam bardzo serdecznie pana Stefana Jantę, dyrektora Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. To Panie dyrektorze, zacznijmy od tego stwierdzenia zanieczyszczenie światłem. Na czym to polega? Jeżeli latarnie uliczne świecą nocą światłem nadmiarowym, czyli zamiast tylko oświetlać powierzchnię Ziemi, świecą także gdzieś w bok czy do góry, to to światło jest nadmiarowe i zupełnie niepotrzebne. I to jest zanieczyszczenie. W jaki sposób badania naukowe są wykorzystywane do opracowania jakichś skutecznych no, takich strategii? Do poprawy tego zanieczyszczenia? Z tego co mi wiadomo, to na razie badania naukowe w żaden sposób nie przekładają się na, na żadne strategie, przynajmniej w naszym kraju. Mamy co prawda rozporządzenie ministra infrastruktury z 2022 i potem jego rekomendacja z 2023, które dość szczegółowo opisują, jak powinny być skonstruowane urządzenia. Do oświetlania dróg. I to jest taki ruch w dobrym kierunku. Natomiast mam tu przed sobą raport. Z tego co wiem, to jedyny raport na temat zanieczyszczenia światłem, jaki powstał w zeszłym roku, wykonany przez Light Pollution Think Tank. On jest dość szczegółowo skupia się na tym, co, co dotyczy zanieczyszczenia światłem. Ale takie przełożenie na, na prawo, na jakieś rozporządzenia czy ustawy, na razie jeszcze nie wystąpiło. A działania prewencyjne są już jakieś? E, prewencyjne, co rozumiemy przez to? Czy skoro wiemy, że jest taki problem, to robimy coś, żeby to zmienić? Z tego, co wiem, to systemowych nie ma. Zajmują się tym głównie. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Jednym, jedną z nich jest Polaris, na przykład Sobotnia Wielka, która zajmuje się, czy które to stowarzyszenie zajmuje się od 20 lat, od 2004, problemem ciemnego nieba. Dlaczego akurat tam, Sobotnia Wielka? Hmm. Nie wiem, dlaczego tam. <laughs> takie to jest ich siedziba więc mhm. więc może dlatego A ja pomyślałam, że może dlatego, że uwaga znalazłam taką informację, że wzorcowym przykładem miejscowości, która wdraża rozwiązania właśnie w zakresie Przeciwdziałania Zanieczyszczeniu Światłem w Polsce jest ta Sopotnia Wielka w województwie śląskim i zastanawiam się, czy oni mogą być dla nas jakimś wzorem, czy tam te rozwiązania, których używają mogą być wdrożone w innych miejscowościach. Myślę, że to jest rzecz raczej wtórna, a nie pierwotna, to znaczy dlatego, że tam zainstalowała się Polaris, to, to ta Sopotnia wypłynęła gdzieś. Wiem, że dogadali się gdzieś z władzami przy obserwacjach meteorów, żeby urząd wyłączał światło nocą na ulicach, od którejś do którejś godziny, żeby można było te meteory obserwować. Okazało się, że to przynosi efekty także ekonomiczne i stąd pewien wzorzec, bo wiem, że też w wielu innych miejscowościach wyłącza się światła uliczne po 23.00, zapada gdzieś o 4.00, 5.00 rano, w zależności od potrzeby. Więc mamy tutaj przyjemne spożytecznym, czyli mamy okres, kiedy rzeczywiście niebo jest ciemne, a jednocześnie gmina trochę oszczędza. Każdy powód jest dobry. Dlaczego zanieczyszczenie światłem staje się coraz większym problemem? Ja może opowiem taką historię z mojego życia. Jak byłem małym chłopcem, to na ulicy, przy której mieszkałem, było kilka latarni na drewnianych słupach, na takich wysięgnikach metalowe dekle z dołu białe z góry ciemne z wkręconą zwykłą żarówką chyba 100 watową i one były rozstawione tak że z pozycji jednej było widać to oświetlone powierzchnie następnej można było przejść przez tą drogę myślę że potem dość szybko zmieniono je na takie klosze które z każdym takie długie każdy zawierał cztery świetlówki 40 watowe nie były one długo, bo zamieniono je na takie owalne klosze, gdzie były dwie żarówki 125-watowe rtęciowe. Potem zamieniono je na sodowe. Obecnie są ledowe, ale gęstość tych słupów jest znacznie większa niż była, jak pamiętam, z dzieciństwa. A więc ilość światła, którą emitujemy, oświetlając tą ulicę, ona cały czas rośnie. Co z tym się wiąże? Około 9, ponad 9% powierzchni naszego kraju nigdy nie doznaje nocy. To są centra miast, otoczenia tych miast, ale w tych 9% mieszka 60% mieszkańców tego kraju. Te 90% jest ok, pod warunkiem, że nie ma chmur. Bo jak są chmury, to światło odbija się i wraca z powrotem, zwiększając to, to ja, tą jasność. Nieba o. 6 razy, czasem 10 razy. Natomiast wracając do tych nieszczęsnych mieszkańców miast i okolic. Otóż nie, nie zaznając nigdy nocy, nasze oczy nigdy nie odpoczywają, ponieważ oko ma taką własność, że kiedy spada jasność do pewnej wielkości, wyłączają się czopki, oko, oko zaczyna odpoczywać. Mówimy, że to jest tak zwane widzenie skotopowe, czyli dajemy oku odpocząć. Ludzie tego w większości, jak widać, nie doświadczają. Nawet w mieszkaniach przez okna dostaje się światło reklam, ulic, ulicznych latarni, sąsiednich bloków, które też świecą w swoich oknach. Więc my mamy cały czas jasno, na tyle jasno, że w naszym organizmie dzieją się rzeczy, które nie są przewidziane. Ja nie jestem specjalistą, ale wiem, że to ma związek z jakimś wytwarzaniem me melatoniny, z. z, z Narażeniem na, na choroby nowotworowe. Nie, nie, nie znam badań, wiem, że takie są prowadzone, to dopiero się pojawi, myślę, że za jakiś czas, ale problem zaczął narastać w ostatnim czasie. Mieliśmy stały wzrost tego zanieczyszczenia światłem przez wiele lat. W czasie pandemii on trochę się wycofał, ale po pandemii, przez ostatnie dwa lata, mamy o. 10-procentowy 10 wzrost z roku do roku, czyli nagle jakby odrabiamy to, jest coraz więcej świateł. Mamy ledowe oświetlenia, które są tanie, więc stosujemy ich więcej niż trzeba. Efekt jest taki, że rzeczywiście w miastach praktycznie nie widać nieba, poza kilkoma jasnymi gwiazdami nie jesteśmy w stanie niczego zobaczyć. Ale to jest jakby rzecz mniej istotna. Najistotniejsze jest to, że my cierpimy chociaż nie mamy świadomości, że tak jest. No właśnie, my o tym, o czym pan dyrektor mówi, chyba nie bardzo wiemy. Jeszcze nie. <noise> Teraz się dowiedzieliśmy od pana dyrektora. A są jakieś konkretne przykłady miejsc, gdzie to zanieczyszczenie światłem jest szczególnie uciążliwe? No to są wszystkie wielkie miasta. O dziwo na samej górze jest Lublin. Nawet chyba przed Warszawą. W pierwszej dziesiątce jest także Chorzów. To są te miejsca, które bardzo dobrze widać. Z kosmosu mamy tutaj w tym naszym raporcie też mapy wykonane z orbity. Zastanawiam się na przykład, wspomniał pan o nadmiernej ilości reklam, które świecą nam 24 godziny na dobę, ale też oświetlenie obiektów architektonicznych które o, tak. również jest cały czas nam zapodawane. Tak. I zazwyczaj te reflektory świecą tak. w niebo. Co to jest chaos świetlny? To jest e takie nieuporządkowanie oświetlenia. Mamy bardzo różnorodne e, źródła światła i to, że, e, że mamy je właśnie takie, to, to jest chaos. Na przykład widzimy takie piękne latarnie, gdzie kula świetlna spoczywa na pojedynczym takim słupie. Ładnie to wygląda, ale 90% światła tej kuli jest wyświecane w niebo, a jej zadaniem jest oświetlanie chodnika to jest chaos. Gdybyśmy zastosowali światło takie jak mówi o tym rozporządzenie, czyli z odbłyśnikiem, który świeci w dół, moglibyśmy zużyć, ja wiem, 15% tej samej energii, a efekt byłby taki sam dla nas, czulibyśmy się bezpiecznie, bo chodnik byłby też oświetlony. Ale mieszkańcy chyba chcą, żeby było jasno idąc wieczorem wzdłuż. Było Byłoby jasno. Mhm. Tak samo dla człowieka byłoby to niezauważalne, może mniej estetyczne, tak? Kula ładnie wygląda. Czy są jakieś środki zaradcze, które zminimalizują ten efekt chaosu świetlnego, oprócz tych latarni ulicznych? Myślę, że, że tutaj ekonomia zacznie decydować. Ta Sopotnia jest takim dobrym przykładem, tak? Czyli wyłączanie światła tam i wtedy, kiedy ono nie jest potrzebne, Używanie takich źródeł światła, które spełniają funkcję, a nie dodatkowo rozświetlają nam otoczenie. To jest dosyć ważne także z punktu widzenia przyrody, dlatego że wiele kręgowców rozmnaża się to nie jest moja dziedzina bo doczytałem, że rozmnażają się wtedy, kiedy mamy całkowitą ciemność. Księżyc zaburza ten proces, więc jeżeli my dodatkowo wprowadzimy oświetlenie, które jest na poziomie Księżyca w pełni, bo w zasadzie w tych otoczeniach miasta ona jest na tym poziomie, to to zaburzenie w tym rozmnażaniu tych, tych zwierząt jest, jest pełne. To samo jest, jeśli chodzi o ptaki. Mamy taki efekt budzenia się ptaków rano. Pierwsze się budzą, zdaje się drozdy, kiedy tam jasność nieba osiąga pewną wartość, potem kiedy one są coraz jaśniejsze budzą się kosy, szpaki i tak dalej. Ale całą ale, noc mają jasno. Ale mają, tak, ale teraz mają, więc albo ta noc jest przez nas im skracana, albo w ogóle one nie mają tej nocy, więc są cały czas aktywne. My ingerujemy w tą przyrodę i nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę. Nie wiemy jeszcze, jakie to będą skutki w przyszłości, jeżeli nie zatrzymamy tego procesu. A czym jest łuna świetlna i w jaki sposób sztuczne oświetlenie nieba może wpłynąć na to zjawisko? Każde miasto, jeżeli się od niego oddalamy, widzimy, że... Wyświeca światło w górę. Mamy, jakby, takie dwa aspekty tego zanieczyszczenia światłem. Pierwsze to jest radiacja, czyli to, czym te antropogeniczne światła świecą w kosmos. A drugie to jest luminacja, czyli to, co wraca do nas z powrotem, bo po drodze światło napotyka cząsteczki stałe, zawieszone w atmosferze, jakieś aerozole, które też są wydzielane przez rośliny, drzewa. Na tym rozprasza się światło i wraca do nas z powrotem. I kiedy oddalamy się od miasta, to to rozproszone światło do nas wraca i widzimy łunę nad miastem. Więc oprócz tego, że w samym mieście jest bardzo jasno, to w pewnym otoczeniu wokół niego również jest jasno na skutek tego światła rozproszonego na cząsteczkach w atmosferze. To jest właśnie łuna. Czy zauważa Pan jakieś działania, które są podejmowane obecnie, żeby ograniczyć skutki tego zanieczyszczenia światłem? W naszym kraju jeszcze nie. Natomiast jest już A w kilka takim państw. Kilka państw już, chyba nawet Czechy, przyjęły ustawę o Ciemnym Niebie. I wiem, że dużo organizacji na świecie stara się o to, żeby poszczególne rządy w różnych krajach przyjmowały ustawę o Ciemnym Niebie. My mamy to rozporządzenie ministra infrastruktury, i ono jest, wydaje mi się, takim krokiem w dobrym kierunku, ale to nie jest. To nie jest obligatoryjne, tak? to jest pewna wytyczna. Sugestia. Raczej. A co może zrobić taki zwykły mieszkaniec Województwa Śląskiego, żeby to zmienić, żeby od czegoś zacząć? No to wróćmy jeszcze raz do Sopotni. Można e, ograniczyć czas, kiedy oświetlamy ulicę i można wynegocjować to z władzami lokalnymi, albo w momencie, kiedy będzie prowadzony remont oświetlenia dróg, to wpłynąć również na na wykonawców, na władze, które to zlecają, żeby światła montowane były po pierwsze bardziej oszczędne energetycznie, a po drugie oświetlały tylko to, co jest konieczne. Panie dyrektorze, my dużo mówimy w tym projekcie o zanieczyszczeniu powietrza. Zastanawiam się, czy ono jakoś przeszkadza w Waszych pracach, w obserwowaniu nieba na przykład. Czy mieliście taki przypadek, że musieliście przerwać tę obserwację ze względu na smog? Nie. Nie? Nie, natomiast zanieczyszczenie światłem wpływa i to bardzo istotnie, dlatego, że tak jak już wcześniej wspominałem, z terenów miast widać kilka jasnych gwiazd. Więc, jeżeli chcemy prowadzić obserwacje obiektów głębokiego nieba, to raczej trzeba się wynieść poza miasto. Ale że obserwatorium nasze w Chorzowie jest w centrum, co prawda w centrum parku, ale mimo wszystko w centrum naszej konurbacji, to determinuje nam kierunki naszych badań. Możemy zajmować się fotometrią, astrometrią, czyli takimi dziedzinami, które tolerują to zanieczyszczenia światłem. Natomiast nie rezygnujemy, jeżeli tylko jest pogoda, w naszym kraju jest 80% dni z pełnym zachmurzeniem. Więc jeżeli trafi nam się dzień bez zachmurzenia, to na pewno korzystamy z, z teleskopów. Pierwszy krok w kosmos to taki projekt, w który jest pan bardzo zaangażowany. Jakie cele on sobie stawia? To jest projekt skierowany do dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych. Planetarium w swojej ofercie w zasadzie nie ma za wiele do zaoferowania tym najmłodszym. W naszym kręgu zainteresowań jest młodzież starsza, która już coś wie i przychodzi do planetarium rozszerzyć tę wiedzę. Więc pomyśleliśmy, że można by stworzyć projekt skierowany do tych najmłodszych. Jak ich zainteresować tym, co nad nami? Więc wydaje mi się, że astronomia, a szczególnie astronautyka, jest czymś atrakcyjnym na tyle, że, że dzieci się tym zainteresują. To trochę tak, jak dinozaury też są bardzo interesujące dla tych dzieci, i chcemy to wykorzystać. Chcemy wykorzystać właśnie to zainteresowanie kosmosem, rakietami, i lotami w kosmos i być może w przyszłości wiele z tych, tych dzieci zainteresuje się także naukami ścisłymi. To są te, te dzieci małe, tak? To są grupy wiekowe, przedszkole i wczesna podstawówka. Po, Jakich używacie środków, żeby ich skusić? Jakie ścieżki edukacyjne? Jak to wygląda w praktyce? to jeszcze ten projekt dopiero się tworzy e, więc e, będzie to taki e, trening astronauty to te dziecko dostanie wychodząc z planetarium certyfikat że może lecieć w kosmos więc będziemy mieli <laughs> to, zajęcia, załuję, że nie jestem w zajęcia takie e, typu tor przeszkód e, żeby sprawdzić sprawność fizyczną Będą też takie maszyny do sprawdzania refleksu. Będzie budowa rakiet, będzie budowa wyrzutni rakiet, gdzie te rakiety będziemy z tymi dziećmi wystrzeliwać. Będzie żywność liofilizowana, bo tak się spożywa posiłki na orbicie, więc te dzieci dostaną żywność liofilizowaną, będą mogli sobie, mo mogły sobie przygotować posiłek. Na miejscu dodać wody i, i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Będzie też lot w kosmos. Każde dziecko będzie ubrane w kombinezon, w hełm kosmonauty. Tam jedno pomieszczenie aranżujemy na wnętrze statku kosmicznego. Będą krzesełka takie jak w kabinach pilotów. Będą mogły sobie usiąść i, np. 20-osobową grupą, joystickami, wylądować na Księżycu. Takie zajęcia cały dzień im zajmiemy. Te grupy będą do nas przychodzić. No, i na koniec dostaną certyfikat, że mogą lecieć w kosmos. To jest jedno, to jest zbliżenie dzieciaków do tej tematyki, a drugie trochę też takie wkręcenie ich w nauki ścisłe, w wszelkiego rodzaju przyrodniczo-techniczno-matematyczne zjawiska. Dokładnie tak jest, jak pani mówi. Zresztą taki był zamysł. Chcieliśmy w tych dzieciach rozwinąć kompetencje kluczowe, zwłaszcza właśnie w kierunku tych nauk. Matematyczno-przyrodniczych. I tak jest ten program skonstruowany, żeby właśnie gdzieś tą nutkę w tych dzieciach obudzić. Bardzo dziękuję za rozmowę i polecamy pierwszy krok w kosmos. To może być niesamowite przeżycie. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa rzuciła Państwu nowe światło na istotne aspekty zanieczyszczenia środowiska. A my do zobaczenia w kolejnym odcinku wideokastu 10 minut. Buen Quito. ¿Qué